Kolarze z Tarnobrzega, wśród nich głównie seniorzy, wyruszyli na rowerową przejażdżkę po najbardziej urokliwych miejscach w naszym mieście. W tej wycieczce towarzyszyli im seniorzy olimpijczycy Tadeusz Mytnik oraz Mieczysław Nowicki. Za akcję Rowerem po zdrowie, promującą jazdę na rowerze, a jednocześnie zdrowy tryb życia, odpowiedzialna jest Fundacja Zatrzymać Czas z Warszawy, która już czwarty rok z rzędu organizuje takie właśnie wyprawy po wybranych miastach w Polsce. Jeździmy z kolarzami z programem, gdzie namawiamy do poruszania się na rowerze. Namawiamy do, pokazujemy, że jeździć na rowerze możemy w każdym wieku. W tym roku mamy 12 wyjazdów, właśnie tu w Tarnobrzegu mamy pierwszy. Wszystkim tym podróżom towarzyszą ambasadorzy projektu. Srebrny medalista olimpijski Tadeusz Mytnik oraz dwukrotny medalista olimpijski Mieczysław Nowicki. Miło nam tutaj gościć w Tarnobrzegu, bo przecież wiele razy przed laty jako zawodnicy mieliśmy okazję tutaj być. Stąd po latach spotkać miło jest kolegów. No nie potrzeba odkrywać Ameryki, to jest udowodnione, że każda aktywność, czy to w formie jeżdżenia rowerem, czy biegania, czy jeszcze innej, daje lepsze poczucie spełnionego obowiązku. Taka jest nasza misja i rola. Robimy to, bo to lubimy i sprawia nam to radość. Trasy, które zazwyczaj pokonują kolarze w ramach akcji Rowerem po zdrowie, wynoszą około 20 km.